Siemanko moi drodzy, jestem na pokładzie Volkswagena Passata 8 generacji z 2016 roku. Jest tutaj silniczek 2 litry BTDI 240 koni z podniesioną mocą do 300 koni. I powiem wam tak, jestem właśnie po wymianie półosi strony prawej. Wleciała cała OM-owa nowa półoś. Koszt nowej to jest ponad 3,5 tysiąca złotych z dwoma przegubami. I dlaczego ta półoś została zmieniona? Powodem tego były drgania, które odczuwalne były dosyć mocno w zakresie prędkości obrotowej od 1500 do 2,5 tysiąca obrotów. Tak jak silnik uzyskuje ten duży moment obrotowy, a jest tu znaczny, i było odczuwalne coś takiego jak wyklepana dwumasa, ale dwumasa była tutaj dość krótki okres temu, powiedzmy, robiona, a drgania te się pojawiły dość niedawno. No i tutaj znajome, to jest właśnie znajomego samochód, jego kolega podpowiedział mu, który notabene się właśnie zajmuje handlem samochodami, podpowiedział, że ewidentnie jest wywalona półoś, to znaczy przegub wewnętrzny półosi prawej. No i teraz właśnie jestem na jeździe próbnej i powiem wam, że no bajeczka normalnie, a ten samochód się tak pięknie zbiera miodzio. Właśnie teraz sobie testuję. Tutaj mamy jakiegoś tira. No i wystarczy po prostu delikatnie, mamy górę. Dobra, nie będę wariował, ale po prostu myślę, że licznik na pewno zamknie. Troszeczkę tym samochodem jeździłem. No i moje Audi z mocą tych 215 koni to słabowato jeździ. No i tak, jeśli ktoś ma problem z wibracjami przy przyspieszaniu oddanych obrotów, a właśnie dwumasę uważa, że ma dobrą, nie klepie ta dwumasę i tak dalej, no to proponowałbym właśnie zajrzeć do tej półosi. Wrzucę za chwilę klip, jak wygląda ta półoś stara i półoś nowa, w którym miejscu to jest wyklepane. Na samochodzie, jak sprawdzałem, nie było odczuwalnego takiego luzu, ale już po wyciągnięciu tej półosi, no to był bardzo duży ten luz. No i powiem wam, że naprawa zakończona sukcesem. Jestem bardzo zadowolony, bo no zupełnie inaczej się prowadzi teraz ten samochód. No, płynnie przyspiesza, bez żadnych wibracji, drgań. Jest bardzo fajnie. Tak więc pozdrawiam, subskrybujcie mój kanał. Cześć! Czekaj. O! No jest kurde jak cholera luz. Mhm. Stuka normalnie, nie? A to jest nowy. Nic, sztywno.